Na pewno jesteśmy troszeczkę smutni z tego powodu, że ten mecz tak nam się źle poukładał. Myślę, że do straconej bramki, do tego rzutu wolnego wyglądało to poprawnie. Mieliśmy swój pomysł na to, jak grać z ruchem. Niestety później dużo takich dziwnych sytuacji, złych zachowań i w efekcie tak się skończyło, jak się skończyło. Tą zmianę, którą zrobiłem z Piotrkiem Żelczakiem, to też celowo już się baliśmy o kartkę. Dlatego też taka inna decyzja, miał szansę zadebiutować młody zawodnik. I myślę, że tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie. Trudny mecz. Podkreślę to po raz kolejny, że dokonania Widzewa nie są przypadkiem. Zespół zdyscyplinowany, grający dobrze w piłkę. Początek był dla nas trudny. Można powiedzieć, że Michał Peskowicz obronił piłki, które gdyby wpadły, to ten mecz mógłby zupełnie inaczej się potoczyć. Natomiast uczułem zawodników, że to będzie mecz nie tyle do pierwszej bramki, co do tego, że ta bramka może bardzo dużo zmienić w grze. I tak też się stało. Byliśmy później skuteczni, chociaż te sytuacje też były, ale no, nawet przy stanie 3-1 grając w przewadze, no nie można było być już spokojnym o wynik. Mogę tylko pogratulować zawodnikom tego zwycięstwa i no, jesteśmy w przeciwieństwie do gości zadowoleni z tego wyniku i ze zwycięstwa po trudnym meczu z wymagającym przeciwnikiem. Mogę tylko jeszcze dodać, że trochę nam pokrzyżowały plany no, wczorajszy trening, gdzie Gabor Straka w ostatniej chwili doznał kontuzji. No, to był było to nasze ważne ogniwo. Z tego co wiem, u trenera Mroczkowskiego również, Sebastian Madera, więc to są takie informacje jakby już pozabojskowe. Pana piłkarze po meczu mieli trochę, nie wiem, na trakcie, czy prezencji, czy żalu do sędziego, że w pierwszym golu, kiedy był rzut wolny, to Łukasz nie faulował, że Łukasz nie faulował przy rzucie karnym. No, nie źli po prostu i chciałem pana trenera prosić o ocenę. Można wylewać żale, oczywiście ja nie oglądałem powtórek. Też uważam, że wiele rzeczy prawdopodobnie było, jeżeli chodzi o decyzję, na słabym poziomie i tak się też w tym meczu chyba układało. Nie chcę komentować, oceniać pracy sędziego, natomiast osobiście wiem, że to nie było najlepsze wydanie, jeżeli chodzi o prowadzenie zawodu. Można do trenera Fornalika to samo pytanie, jak pan z kolei to widzi, no, jak pan, co może pan powiedzieć piłkarzom Widzewa na przykład? Ja zawsze jestem powściągliwy w tych ocenach, bo zna mnie pan i dopóki tego nie zobaczę, nie wyrażę swojej opinii. Nieraz przekonałem się, że można skrzywdzić i jedną i drugą stronę. Natomiast fakt pozostaje faktem, że no oprócz tych sytuacji, z których to się wydarzyło, to mieliśmy też inne sytuacje, tak? Więc tak na to spójrzmy. Ale akurat przy rzucie karnym nie będę w ogóle dyskutował, bo byłem najdalej, najmniej widziałem, więc tu nie ma o czym gadać. W kontekście tego, że Łukasz nie zagrał w derbach, to chciałem spytać o tę kontuzję Madery. Czy jest rzecz taka poważna, że nie przez dwa tygodnie nie dojdzie do siebie, czy mniej poważna? Nie, mamy nadzieję, że to nie jest poważny, drobny uraz, który przeszkadzał zawodnikowi w tym, żeby skończyć trening przedmeczowy, więc podjęliśmy decyzję, że trzeba skonsultować się z lekarzem, zrobić badanie i jak gdyby też myśleć o przyszłości. Wiadomo, że na tym się nie kończą rozgrywki na tym meczu. O tą pana pierwszą porażkę, no, po 8 meczach, po tej fajnej serii, na pewno się pan nie cieszy, że jest ta porażka, ale czy trochę pan nie odetchnie, że bo ten balon tak rósł i... Ja wiem, że nie ma drużyn niepokonanych i pewnie chcieliśmy, żeby ten smak, gorycz porażki, może nie smak, był jak najpóźniej. Stało się to dzisiaj, na pewno nie jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, ale tak jest w piłce, na pewno takie sytuacje, które dzisiaj się wydarzyły, ten mecz dla nas taki bardzo, bardzo trudny, niewygodny, dziwny, powiedział. I, no i jest porażka, w związku z tym musimy to przyjąć jako drużyna i przeanalizować, zobaczyć te swoje błędy i te złe zachowania. I myślę, że w następnym meczu już będziemy tym Widzewem, który popełniał zdecydowanie mniej błędów, tak jak to było do tej pory.